Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. Mamy takie wyrażenie algebraiczne. 42 podzielić na 7, pomnożyć przez 3. Które działania są tutaj najważniejsze? Przypomnijmy sobie, jaka jest kolejność. Wykonujemy przede wszystkim działania w nawiasach. Tutaj działań w nawiasach nie mamy. Następnie potęgowanie i pierwiastkowanie. Nie ma potęgowania i pierwiastkowanie. I mnożenie i dzielenie. Jest akurat i jest mnożenie i dzielenie. A na końcu dodawanie i odejmowanie, którego tutaj nie ma. I teraz tak. Czyli musimy wykonać mnożenie i dzielenie, ale musimy pamiętać o tym, że wykonujemy te działania od lewej strony po kolei, bo mnożenie i dzielenie jest równo ważne, tak? Czyli jeżeli pierwsze występuje dzielenie, to wykonamy dzielenie. No i teraz 42 podzielić na 7 to jest 6. I co nam jeszcze zostało do przepisania? Razy, tak, 3. I teraz już tylko jest jedno działanie, więc od razu wykonujemy 6 razy 3. To jest oczywiście 18. I koniec liczenia. Dziękuję.